Sałatka rybna. Sałatka rybna to propozycja świątecznej potrawy, którą wykonaliśmy z dorszem. Bardzo aromatyczna dzięki gotowaniu ryby w wywarze z włoszczyzny z dodatkiem kilku ziół. Sałatka jest pyszna i kolorowa oraz bardzo łatwa do wykonania. Do wykonania sałatki rybnej z dorszem potrzebne są następujące składniki. Filet z ryby, na przykład z dorsza, bulion, sól, listek laurowy, ziele angielskie, ziarenka pieprzu, goździki, pieprz, jajka, pieczarki, czerwona papryka marynowana, korniszon, cytryna, majonez i natka pietruszki. Filety z ryby zalewamy bulionem z włoszczyzny, wywarem z włoszczyzny i dodajemy ziarenka pieprzu, ziarenka ziela angielskiego, listek laurowy i goździki. W takim wywarze gotujemy pod przykryciem rybę przez 20 minut. Po 20 minutach rybę wyciągamy, należy ją wystudzić i można również oderwać od ryby skórę, chociaż jest ona na tyle miękka, że nie jest to niezbędną czynnością. Następnie kroimy pieczarki na pół, a następnie plasterki. Pieczarki zalewamy wrzątkiem i moczymy przez kilka minut. Paprykę czerwoną marynowaną kroimy w niewielkie paseczki, w takie słupki. Korniszony również kroimy w niewielkie słupki. Jajka kroimy na ćwiartki. Natkę pietruszki będziemy bardzo drobno siekać. Natkę możemy wymieszać ze wszystkimi składnikami, ale posłuży też jako dekoracja do skończonej sałatki. Łączymy ze sobą czerwoną marynowaną paprykę, korniszony, sparzone wcześniej pieczarki. Mieszamy składniki, aby się połączyły i wrzucamy rybę. Przed dodaniem ryby do składników możemy sprawdzić każdy kawałek, czy aby nie posiada ości. Gdy już dodaliśmy rybę, dodajemy jajka oraz cytrynę, którą kroimy na ćwiartki. Plasterek cytryny kroimy ćwiartki i dodajemy do pozostałych składników. Dodajemy jeszcze majonez i dekorujemy natką pietruszki. Solimy, pieprzymy do smaku i sałatka jest gotowa. Wystarczy już tylko wymieszać wszystkie składniki i jeść. Tak wygląda efekt. Życzymy smacznego. Zostaw komentarz pod tym filmem, będzie nam bardzo miło. Bądź na bieżąco z najnowszymi przepisami, nie przegap nowych filmów. Zasubskrybuj nasz kanał na youtube.com/smaczneprzepisy. Zobacz też inne smaczne przepisy. Pozdrawiamy.